Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu. Za Jordanie, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. I donosił mu sve, koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja, obsjednute, mjesečare uzete i on ih ozdravljaše. Za njim je hrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije. Oto słowo Pańskie. Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna też Chrystusa. To słowa świętego Hieronima, Dalmatyńczyka, tego, który był zakochany w Słowie Bożym, człowieka, który pochodzi z tych stron, który został tłumaczem Słowa Bożego na ówczesny język narodowy, łacinę, człowieka, który z tak wielką miłością tłumaczył to słowo, który z mądrością tego słowa ogarnięty, próbował uczynić je zrozumiałym i dostępnym dla największej ilości ludzi. 30 września w święto, wspomnienie tego świętego, 1600. rocznicę śmierci świętego Hieronima, papież Franciszek trzecią niedzielę zwykłą ogłosił niedzielą Słowa Bożego. Tym myślą świętego Hieronima dołącza papież Grzegorz Wielki, mówiąc: kto zna Pismo Święte, zna samo serce Boże. Co więcej, święty Augustyn mówi, że Pismo Święte jest listem miłosnym, który Bóg posłał ludzkości. Takie cudowne świadectwa i wywyższone słowa o Piśmie Świętym wypływają z przeżytego doświadczenia Słowa Bożego i są jasną wskazówką dla nas, że nikt nie ma prawa nazywać się chrześcijaninem, katolikiem, jeżeli nie ma codziennej relacji z Bogiem poprzez słowo, które Bóg nam, mnie i Tobie, drogi bracie i siostro, wypowiedział.
Wychodząc od cudownego doświadczenia Słowa Bożego, święty Franciszek z Asyżu, Pismo Święte i Słowo Boże doświadczał jako sakramentu. Pismo Święte to dla niego sam Pan Jezus, który daje nam siebie. Zawsze ze słowami pańskimi postępował ze szczególną uwagą. Swoich braci kierował ku temu, aby zachowali wszystkie papiery, nawet kawałki papieru, gdzie były zapisane słowa Pana, choćby były roztargane. Niech godnie to będzie przechowywane w odpowiednim miejscu. Bracia, niech wykonają swego rodzaju tabernakulum na Słowo Boże. Franciszek o mocnym przeżyciu Słowa Bożego mówi nam również poprzez to, że Słowo Boże stało się częścią jego programu. Zasadą braci mniejszych jest życie Ewangelią naszego Pana Jezusa Chrystusa. I pierwsza zasada, z którą przybył do papieża Innocentego, składała się z kompilacji słów Pisma Świętego. Gdy w życiu Franciszka i w życiu zgromadzenia należało o czymś ważnym zdecydować, Słowo Boże było mądrością, do której uciekał się święty z największą ufnością. Drodzy bracia i siostry, wszystkie te wyliczone przykłady z życia wielkich ludzi Kościoła chcą tylko potwierdzić doświadczenie Emaus, z którymi papież Franciszek rozpoczyna adhortację, którą rozpoczyna niedzielę Słowa Bożego. Doświadczenie dwóch uczniów w drodze do Emaus pokazuje drogę, którą zmartwychwstały prowadzi tych dwóch ku prawdziwej wierze. On odkrywa do tej pory ukryty przed nimi sens Pisma Świętego i kieruje ich ku zupełnie nowemu pojmowaniu słów z Pisma Świętego. Po tym, jak zmartwychwstały, tworzył ich umysły, aby zrozumieli Pisma i plan Boży. Uczniowie proszą Pana, aby pozostał z nimi, a On wypowiada modlitwę błogosławieństwa, uświęcenia, łamie chleb i daje go im, a im otwierają się oczy i go rozpoznają. Poprzez tę scenę rozumiemy, jak wąski jest związek pomiędzy słowami Pisma Świętego, Verbum Soboru Watykańskiego II. Kościół zawsze czcił ciało Chrystusa i Słowo, bo w liturgii nie przestaje sięgać i dawać wiernym ciało Słowa Bożego. Również nierozerwalny jest związek, ponieważ odkrywa nam to sens tych czynów, które są bardzo ważne dla naszego zbawienia. Stałe przebywanie z Pismem Świętym i Eucharystia umożliwia, że osoby, które do siebie należą, mogą się rozpoznać. My jesteśmy jako naród chrześcijański kroczący i jesteśmy rozpoznawalni przez to, że jest z nami Pan, który nas karmi. Dlatego raz na cały papież mówi, pilna jest potrzeba, byśmy stali się bliscy z Pismem Świętym i Jezusem Zmartwychwstałym, który nie przestaje łamać słowa i chleba we wspólnocie wiernych. Dlatego mamy potrzebę, aby być blisko z Pismem Świętym, bo w innym razie nasze serce pozostanie zimne, oczy zamknięte, a my, tacy jacy jesteśmy, będziemy uderzani przez różne formy ślepoty. Święty Paweł mówi w liście do Tymoteusza, że Pismo jest ważne w pouczaniu, przekonywaniu,
wychowywaniu w sprawiedliwości. Dlatego, bracia i siostry, Biblia nie jest tylko zbiorem ksiąg historycznych, ani też kroniką jednego narodu, życia pewnych osób, lecz w całości jest skierowane na całościowe zbawienie człowieka. I z powodu zakorzenienia w historii ksiąg biblijnych nie wolno zapomnieć o pierwotnym jego celu, którym jest nasze zbawienie. I wszystko zmierza ku temu celowi, który wypisany jest w samej naturze Pisma Świętego. Składa się z historii zbawienia, w której Bóg mówi i działa, aby wyjść na spotkanie wszystkim ludziom i zbawić ich, ocalić przed złem i śmiercią. Pismo Święte nie jest tylko księgą dla uczonych, czy też dla jakiegoś zamkniętego krągu ludzi, ani też jako suwenir, czy ważna dla nas rzecz, która jest pięknie oprawiona i trzymana w jakimś uroczystym miejscu w domu. Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym jest żywe i prawdziwe. Nie dotyczy kogoś innego, ani też nie jest do kogoś innego skierowana. Dotyczy mnie, ciebie i każdego człowieka z osobna. Słowo Boże skierowane do mnie i do ciebie wymaga mojej i twojej odpowiedzi. A ta odpowiedź może mieć miejsce jedynie w naszej codzienności, w codziennym przebywaniu ze Słowem Bożym, w kształtowaniu naszego życia zgodnie z Jego mądrą radą. Niech nas pokrzepia i prowadzi. Dlatego poprzez Słowo Boże, bracia i siostry, wychowujmy swoje dzieci. Słowo Boże niech będzie dla nas pociechą i siłą w życiu. Dla nas ma to wyjątkowe znaczenie, nie tylko dziś, ale w całej historii Kościoła. Choć być może zwłaszcza teraz, gdy w tym czasie w mediach jest zbyt wiele słów napisanych i wypowiedzianych, ale mimo to ludzkich słów, które często wprowadzają ludzi w zakłopotanie i prowadzą na manowce. Wielki literata Dostojewski daje świadectwo, że w ciągu 4 lat jego prześladowań miał przy sobie tylko jedyną księgę, którą było Pismo Święte. I jak mówi, miał ją pod poduszką i codziennie z niej czytał, rozmyślał o każdym przeczytanym słowie, nauczył się na pamięć i znalazł w Piśmie Świętym pociechę i pomoc w tym ciężkim okresie życia. Bracia i siostry, przed chwilą w Ewangelii słyszeliśmy, że Jezus na początku swojej działalności publicznej kieruje swoje słowo. Nawróćcie się. Przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Słysząc słowo Jezusa i nawrócić się oznacza całkowitą przemianę człowieka, by zacząć w zupełnie inny sposób rozmyślać i chcąc działać. W pierwszym rzędzie oznacza to, że człowiek musi wyrzec się wszelkiego zła w swoich myślach i czynach, że powinniśmy żyć tak, jak napisane jest w 10 przekazaniach. Jednak ważne jest zauważyć też co innego. Jezus mówi, że przybliżyło się Królestwo Niebieskie, jest tu. Dlatego ważne jest, abyśmy zastanowili się, kiedy więcej czasu zacznę poświęcać swojemu współmałżonkowi, dziecku, ojcu, matce. Jedyna właściwa odpowiedź brzmi teraz. Kiedy przestanę robić coś na przekór, kiedy będę gotów, by wybaczyć, tak jak chcę, aby inni wybaczali mi moje głupstwa. Odpowiedź jest zawsze taka sama. Dziś. To dziś potwierdza szczerość mojej decyzji, że naprawdę chcę to uczynić. To dziś jest gwarancją, że w wielkiej mierze to zrealizuję. Słyszeliśmy, że Jezus powołał rybaków Piotra i jego brata Andrzeja, Jana i jego brata Jakuba. Oni odpowiadają w tej samej chwili na słowo Jezusa. Zostawiają
Sieci, łodzie swego Ojca idą za Jezusem. Tak też jest w naszym życiu. Ten, kto rzeczywiście chce Ci pomóc, kto pragnie posłuchać Twego słowa, czyni to natychmiast i bez zwłoki. Każdy z nas ma coś, co jeszcze powinien uczynić, coś, co już od dawna leży mu gdzieś na karku, co oznaczałoby zwrot w jakiś sposób we własnym życiu. Kiedy to uczynić? Kiedy podjąć decyzję? Jedynie dziś. My nie jesteśmy panami dnia jutrzejszego, bo nikt nie może nam zagwarantować, że jutro w ogóle będziemy żyć, a co dopiero uczynić to, co zaplanowaliśmy. Dzień został nam dany, tylko ten dzisiejszy. Dziś możemy i powinniśmy czynić coś dobrego. Być może na pierwszy rzut oka jest to coś małego, nieznaczącego. Jednak cokolwiek czynimy z miłością, to jest wielkie. Drodzy bracia i siostry, na zakończenie upomina nas wielki tłumacz Pisma Świętego i pisarz chrześcijański Orygen, który mówi: wy, którzy zwykle macie udział w tajemnicy Bożej, gdy przyjmujecie ciało Pana, zachowujecie go z uwagą i szacunkiem, aby żaden okruch nie spadł na ziemię. Jesteście przekonani, że grzechem jest pozwolić, aby z Komunii Świętej spadł na ziemię jakiś kawałek. Uważacie, że mniejszym grzechem jest lekceważyć słowo Pana? Drodzy bracia i siostry, Pan codziennie, w każdej chwili kieruje do nas swoje słowo. Poprzez tę niedzielę poświęconą Słowu Bożemu, Kościół pragnie, aby wśród ludu Bożego wzrastała bliskość duchowa z Pismem Świętym, aby rzeczywiście, jak mówi Księga Powtórzonego Prawa, Słowo było blisko nas, w naszych ustach i sercu, abyśmy je wypełniali. Niech pokorna służebnica Słowa Bożego, błogosławiona Dziewica Maryja, swoim orędownictwem w tym pomoże, abyśmy rzeczywiście chętnie czytali Słowo Boże, słuchali je, żyli z Nim, abyśmy w swoim życiu je przeżywali i abyśmy z radosnym sercem je wypełniali i byli świadkami Słowa miłości Bożej i tymi, którzy niosą radosną nowinę każdemu człowiekowi. Amen.